Czy mecz miał jak gdyby dwa oblicza, tak? Pierwsza połowa to można powiedzieć, że brak realizacji założeń taktycznych z naszej strony, ale wynikało to po prostu ze świetnej postawy Olimpii, ona troszeczkę rozwiążenia, ale tutaj wielkie gratulacje, brawa za pierwszą połowę dla Olimpii, bo naprawdę pokazali kawał fajnej piłki. No i czerwona kartka, która no, dała nam sygnał, że można coś więcej z tego meczu wyciągnąć. W drugiej połowie zmieniliśmy ustawienie, dokonaliśmy kilku zmian. Olimpia się dosyć długo broniła, aż w końcu no, udało się doprowadzić do remisu. Zwycięska bramka w końcówce, także no, wielkie gratulacje dla chłopaków u mnie, że stawili sobie ducho. Pokazali, że można i trzeba grać przez 90 minut. Trzy punkty wracają do nas, mamy mistrza jesieni, no wiadomo już utrzymanie. No żal, że Olimpia taki zasłużony klub, który naprawdę potrafi świetnie grać, tylko szkoda, że żegna się z trzecią ligą. Trzymamy kciuki i wierzymy, że Zambrów w przyszłym sezonie wywalczy awans i już w kolejnym sezonie będziemy mogli się spotkać na poziomie trzeciego. Cóż, dzisiaj przegraliśmy 2-1, aczkolwiek wracając do meczu uważam, że zagraliśmy rewelacyjną pierwszą połowę, której powinniśmy poradzić 3-4-0. Tak się złożyło, że w 48 minucie w czasie leczenia dostaliśmy czerwoną kartkę, wiadomo przy 40 stopniach, jakie były dzisiaj na boisku, plus w zasadzie nie mieliśmy żadnej zmiany. Kwestią czasu było to, kiedy Kutno się do nas dobierze, wiadomo, że mają sporo jakości, jeśli chodzi o indywidualności na boisku. Fakt, że trochę im pomogliśmy, ale mówię, to jakby dzisiaj nie umniejsza absolutnie moim zawodnikom, tak, jestem z nich dumny, zresztą mówiłem to niejednokrotnie, dzisiaj pokazali serce, pokazali ducha, pokazali olbrzymią determinację, żeby wygrać mecz, nie udało się, ale to absolutnie nie ma prawa wpłynąć na obraz dzisiejszego meczu. Szczególnie mówię, to co się działo dzisiaj w pierwszej połowie, jestem z nich dumny, graliśmy w określony sposób, wręcz doskonale w obronie, w organizacji gry w defensywie była na najwyższym poziomie, świetne kontry, świetna akcja, mieliśmy świetną sytuację na 2-0. Po otwarciu od bramki i to w jaki sposób to rozegraliśmy, myślę, jakby dobitnie pokazuje, że to są świetni chłopcy, świetna drużyna. Absolutnie ten wynik nie wpłynie na naszą reakcję w szatni. Jestem dumny z tych chłopców, jestem dumny z każdego z nich, także z mojego sztabu. Ale cóż, spadamy do czwartej ligi. Teraz myślę, że pałeczkę sztafetową przekazujemy dla działaczy, zarządu, dla prezesa, który jestem pewny jak najszybciej porozumie się z zawodnikami, ponieważ jest cel awansu w kolejnym roku, skoro to mamy zrobić, to tylko z tymi zawodnikami, to jest moje jakby nadrzędny warunek kontynuowania tego projektu, który się okazał bardzo dobrym tej wiosny. Dziękuję wszystkim za wsparcie, dziękuję wszystkim za doping. Szkoda, że spadamy, ale mówię, no, jestem przekonany, że jeżeli utrzymamy ten zespół, tą szatnię, to za rok wrócimy w odpowiednie miejsce, dużo mocniejsi. Tabela z Wiosny pokazuje, że gdybyśmy mieli podobną liczbę punktów na jesień, pewnie byśmy mówili, czy stać nas na awans. Dzisiaj spadamy, ale chłopcy, ukłony do was, świetna praca, dziękuję wam za każdy dzień. Dużo przeszliśmy razem i jestem pewny, że jeszcze dużo przed nami. Wszystkiego dobrego wszystkim, ale przede wszystkim wam, chłopcy, dziękuję za każdy dzień.